Witam wszystkich bardzo serdecznie w odcinku z Cardoma. No i cóż, pobudowałem się taki te, wiadomo, tutaj buduję. No i cóż, możemy zrobić nasz cel. Zniszczyć Ferrarę i zniszczyć dzięki temu Milan. I podziękować tej frakcji już nie będzie. Mamy parę główek, frakcja zniszczona. Nie ma Mediolanu. Jestem z tego bardzo zadowolony. Mamy spokój od nich. Jest fajnie. I teraz dzięki temu, jak nam się to skończy, mamy jeszcze 4 tury, będziemy mogli za niedługo. Taka jest prawda. Przygotować się na to, aby ruszyć tutaj, no, na Zenę się ruszyć, wyjść. Zniszczyliśmy tą frakcję. Okej. Okay. Nawet jako tak mamy te relacje z nimi, jest ciekawie. Możemy coś tutaj przeszkolić, mamy wszystko już przeszkolone w sumie. Trevixo, jest okej. Okay. Wreszcie coś zrekrutujmy, żeby było więcej spokoju. Tutaj nic nie mamy, ale, co jest najważniejsze, my mówię, mamy tutaj kolejne oddziały zebrane, których zadanie będzie powoli zmierzać do tej osady. Teraz te dwa oddziały też tu idą już, to palowy. Nasz szpieg niech idzie tu. Pod Florencję musimy się tutaj wszystko pięknie, ładnie podowiadywać. Budujemy tutaj to, będziemy mogli mieć więcej tych oddziałów dobrych. Dobra, kolejne oddziały tych pikemenów podstawowych rekrutujemy, bo oni są fajni, nam się opłacają i tyle. I tak, to jest Doża Andrea się pojawił. Okay. To jest ten generał, dobra. Jak to zdobędziemy, będzie fajnie, że papież nam pozwoli. No nie, mamy jakby krucjatę, nie na to zasadę, co bym chciał. Bo niestety Genua jest lubiana przez papieża. Weź prowincję, jeszcze potrzebujemy 7 prowincji, z czego 3 nam daje Wenecja. To jest ta Pola, Wenecja i właśnie Ravenna. Jak to zdobędziemy, to będziemy mieli 26, będziemy mieć 4 prowincji. Zena jest 27. I 3 prowincje od Florencji musimy zdobyć. Szybkiej wojnie, ale to wpierw do tego potrzebujemy jednak zniszczyć Wenecję, no. Albo przynajmniej wypędzić ich z Ravenny i Wenecji, tą Polę zostawić na koniec. Po prostu będzie prościej dla nas. Bo oni tutaj wie siedzą. Action announcements, ok. Constructions report, dobra, więc tak. To budujemy. Ferrara ładnie. Simulation zrobimy. Padowa już właśnie drogi. Więc dobra. To jest słabe oddziały. Panie, możemy tutaj jakby wejść chyba. Okej. Okay. Co budujemy tu port po prostu. I tyle. Wy do padowy, panowie. Dopadowy. Te dwa oddziały dopadowy. I tyle, dobra. Okej, ci podpisaj sobie pokój. Ty kolego, pokaż mi te tereny. Też. No to są 3 darmowe prowincje. Pisa, Lucca i Florencja. To są naprawdę darmowe prowincje. Fakt, mam tutaj te parkę Logardów, ale to jest dla mnie darmowe tereny, nie? Tutaj jest nie coś stoi. No, naprawdę zdobyć Zenę. To później by to zrobić już. By ich zaatakować. Indymi armiami. Niech pójść, to mamy dużo najemników, nie? Your orders, noble one. Of course, my lord. No. To jest Ronconeri Militia, to mamy 4 oddziały milicji, 5 oddziałów milicji, 6. Chyba to 7, 8. To sama milicja, no, to jest automat. A
prawda. No tu jest niestety dużo tego. Tak, to jest milicja. To jest sama milicja. Tutaj troszeczkę więcej. Tu jest Marko. Okay. Mają tu zarazę. Prawda, nie. Dobra, tutaj odpowiada. Tylko jak musi po prostu statek mieć? Tak, musi mieć tutaj statek. Tyle. No dobra, i tak musimy poczekać to zrobić. Chyba, że zdobędziemy Zenę i zrobimy atak na Florencję i wtedy atakujemy tylko Florencję, podpiszemy pokój z Wenecją i tyle. Chociaż zdobycie tych osad będzie ciężkie. To wiem na pewno. Że zdobycie Modeny będzie krwawek, samo jak zdobycie Bolonii. O! Przecież by oni zrobili coś idiotycznego, Genueńczycy, i wyszli tymi oddziałami na nas. Tak oni to zrobili po prostu. Komputer jest idiotą. On nam po prostu oddaje Zenę. Tym oto sposobem. Ferrara nam się to zrobiło. Możemy to przeszkolić. Mamy tu port, musimy, nie? Patrz, tutaj mamy statki. Nie, nie mamy. To robimy w tym wypadku. Revixo nam się buduje port. W Garcie to nam się wybudowało i w Strasburgu też nam się to wybudowało. Robimy to. Jeszcze. I tak. No, komputer jest głupi. On to... On to po prostu nam oddał. Taka jest prawda. Gdzie mamy dyplomatę? Gdzie jest mój dyplomata? Ja wiem, że mam gdzieś tutaj dyplomatę jeszcze. Agenci. Mamy szpiegów. Bruli się dziś. Tutaj, dobrze. Chcecie pokój? Super. Okej. Mamy pokój. Papież powinien być zadowolony dzięki temu. No pole jeszcze jest ich. Dobra, to potem się to zajmie. No dobrze, potrzebujemy 7 prowincji. Podliczmy, to jest... Będzie jeszcze, czyli tak. 1, 2, 3, 4. No tutaj będzie krwawa jadka o to. I dobra. Zaatakujmy. Tu. Mamy Zenę. Zajętą. Pięknie, ładnie. I tak, prawda jest taka. Że teraz. Możemy to oblegać, osłabiać ich. To nam nic nie zrobi. To jest chłopstwo dla nas. I tak, stąd. Ruszycie do Breszczy. Musimy posyłać te oddziały. Wyszykować kolejną armię. Jakby, więc tak, wy już tutaj idziecie. I tak, wy tu, oczywiście, pikemeni, kolejni. I tak. Nie możemy zwerbować artylerię, no to werbujemy artylerię, hop, hop. Tutaj może nawet kondoterii, jakiś tu mamy German Knights, nie chcemy tego. I dobra. Generała, jakbyśmy chcieli, musimy zwerbować tutaj. Więc tutaj to zrobimy. I tak, no tu mamy zebrane 3 oddziały. De facto 4, bo ten też jest, ale on nie jest gotowy. Więc tak, was na pewno zerbujemy. No was nie, jakby się długo rekrutujecie, ale dobra, niech będzie, na całego idziemy. Jak szaleć, to szaleć. Dobra, tu mamy to do werbunku. Dobra. Tutaj. To. Bombarda jeszcze jedna. Super. I tu będzie cała armia podpadową gotowa też.
Ale tu możemy kolejnych zwerbować. W Trwiksu nic nie możemy jeszcze werbować, ale możemy więcej artylerii zwerbować. Po prostu to robimy. Dobra, możemy zakończyć turę. Mamy Zenę. Jestem zadowolony. Kolejna osada nasza. Teraz możemy się przyszykować na Florencję i kończyć tą kampanię powoli. Powoli, jak to brzmi, kurde, powoli. Małymi kroczkami, nie? Nie, to jednak ten trend jeszcze zdobył tak całe te Włochy ze zjednoczyć północne pod naszym tym znakiem szwajcarskim. O dziwo, papież się nie denerwuje przez to, że zaatakowałem. On się nie denerwuje. Papież jest dziwny. Dobra, już tu idziesz, kolego? I tak stąd. Wy tu. Wy też tu. Nic nie mamy. Dobra. Tutaj coś mamy. Mamy handgunnerów, ale ich nie chcemy. Z Mediolanu możemy to tu przysłać. Tutaj to też możemy przysłać. No, szykujemy się na atak na Veron. No, na Florencję się szykujemy, w skrócie. Można tak powiedzieć. No i po prostu szykujemy i tyle. Nic dodać, nic ująć. Po prostu trzeba zająć Florencję i się z nim pożegnać. Więc dobra. Byłoby śmiesznie. O. Patrzcie, jakiś się tutaj pojawił. Jest mój dyplomata. Tu jest mój dyplomata. Jakby. I cannot travel. Did you expect us to be happy to see you? How could you ask this meeting? Pokój się, dobra. I teraz jakbyśmy odbierali armię. Byśmy mogli zrobić atak na Bolonię, na Modenę, na Lukę. Szybki atak przeprowadzić. Bardzo szybki. Dobra, Asti. Tutaj. Tu się też chłopstwo na garnizon. Zwerbować? No ty tutaj idziesz już. Tego fortu. Który będzie zbierana do ciebie nowa armia, kolego? W sumie skoro ten dorzeń siedzi w porcie, to on jest zbagowany. Teraz tak się skapnąłem. Akmat Khan zamordowany. Konni arkebuzerzy. Zygmunt Stary. Okej. Okay. Ferdynand na polski. Nazwać. Okej. Okay. To oni z tego fortu nie wyjdą. To jest prawda. Oni z tego fortu nie wyjdą i będą tutaj siedzieć. Teraz się tak skapnąłem. Że oni z tego fortu po prostu nie wyjdą. I tyle. Dobra, ty szpiegu. Jeszcze dalej. Pokazuj nam to wszystko. Dobra, mamy kolejnego, Kaspara. Też idziesz tutaj już, się zbieramy. Wojska. O, to mamy kolejnego, z Persaksu jakiegoś. Jesteś superowy, kolego. Dobra, to co, tutaj trzeba garnizon jakiś już zacząć zbierać. Ten z Persaksu się nam przyda. To też idzie, to będzie prawie taka armia. Więc zanim będzie po prostu rozwalić wszelakie mury florenckie. You are... Yes, my lord. I tyle. Będzie ich zdanie. Tu mamy, no już fajne oddziały się tutaj pozbierały, no taka prawda. Yes. Kolejny oddział. Panie Supersaks, yes. Do Piaczędzy. Chociaż w sumie bardziej by się przydał tej, ale to jeszcze zobaczymy. Więc w sumie jakbyśmy tego potem Kaspara tu przysłali, bo on jest trochę lepszy, nie wiem. Jeden kit. Tak.
No ci buntownicy, oni nie są groźni. Prawda? Musimy też zacząć coś werbować, jakieś chłopstwo na garnizon, nie? Teraz! Papież. No tego nie chcemy, tego nie chcemy. Lukka bym chciał. Mamy krucjatę. I teraz, jakbym to chciał zrobić, mogę dojść do krucjaty, nie? Ale poczekamy. Bo wtedy, jak to zrobię... Noble Lord! Najemników, dobra. Weźmy całą armię najemników, po prostu. Zaboli mnie to w portfel. Onward! Move out, your majesty. My lord. Ale tu iście. Your orders, noble one. Name thy enemy, lord. Okay, dwie armie są gotowe. Zmoczymy turę. Splitting our forces. I mamy siły uderzeniowe na Lukę i Pizę. Po prostu. Wejdziemy w nich jak w masło. Mamy cztery darmowe prowincje. Wręcz jeszcze Bolonia i Netto Modena liczę. Tak jest prawda. Ruszamy na Florencję i tyle. Ja nie wiem, z Genuą se pokój jakiś tam podpisał. No panie Genuo, proszę, chcę pokój, panie Doża. Idziemy zarazę. W Bresci. Więc w sumie dobrze, że... Nic gdzie nie stawałem. Dobra, wy tutaj. To Polska, Węgry, okej, okay, super. Riksamy port, super. Mamy galeotyli oarsmenów, czyli po prostu takie chłopstwo. Mięso armatnie. Więc co, to budujemy. I Mediolanie. Palnie zbudujmy. Dla gotówki. O, ci całkowicie zniknęli. Prawda? Command me. Men, we march. Panie Kasparze, tutaj idziesz dobrze. No to co? Yes, Lord. With God's blessing and yours, we march to battle. God bless us in this siege, parę główek, oczywiście. God has granted his faithful this victory. O Jezu, wszystko musimy ponaprawiać. Nie no, super po prostu. Sire. Without a trace, where to, sire? As you wish. Musimy teraz po nich naprawiać, no ale dobra. Command me. Wojna. Wszystko się bije z nimi. Jeszcze nie mamy wojsk gotowych, wszystkich. Niestety. Ale w sumie, czy ja bym to zajął? Modenę, no niezbyt. Marcz! Stanąć, no tego nie biorę. Mogą mieć te dwa oddziały ewentualnie. Tych, mamy tutaj jeszcze, przyjmę dwóch oddziałów w sumie. No jeszcze jednej bombardy to ja nie chcę. Bardziej bym wolał coś stąd przysłać. A, będzie to chłopstwo. Tyle. Yes, orders. Rebixo. No to jakiś najemników mamy. Name thy enemy, lord. Splitting our forces apart. Dobra, weźmy te dwa oddziały. Command me, my lord. Command me. Okej, już jest spokój. Dobra, wy już też idziecie. Więc jest bardzo ładnie. Command me. We march on. No i dobra. Mamy dwa oddziały kuszników, jednych tych. Mają też ciekawe i to mają aż 5 do 2. Zapiszmy, bo myślę, że to jest taka bitwa, że jej nie ma sensu grać ręcznie, bo to są po prostu takie główienka. No nie, 600 na tym to ja się nie zgadzam, muszę tą bitwę robić ręcznie. Bo jednak prawda jest taka, że to nie jest
takie zagrożenie przeciwnika, żebym tracił 600 hopa na to. I się tak jakby, no, przyblokował jednak. Mnie to odrobinę zablokuje, więc po prostu... Ta bitwa będzie w następnym odcinku, oni po prostu zaczniemy i tyle. Więc cóż... Aha! Wycofali się! Tutaj... Serys to od razu lepiej, dobra, może być. Mamy zdobyte to. Fajnie, dobra. I cóż, ja wam w tym miejscu podziękuję za uwagę. Jeśli film wam się spodobał, zostaw łapkę w górę, komentarz i subika, no i po prostu widzimy się w następnym odcinku, gdzie kontynuujemy to. Nasz podbój. Potrzebujemy jeszcze 4 prowincji, czyli w sumie to tutaj zająć. I będzie koniec tej serii. Zajmiemy to i będzie koniec. Dobra, do zobaczenia, na razie.